W poprzednim odcinku udało mi się uciec z banku przed gangsterami. Nie wiem, czy mnie złapią, czy nie. Mam nadzieję, że dadzą mi spokój, ponieważ jestem strasznie zestresowany. Nie chcę, żeby mnie znaleźli. W dzisiejszym odcinku będziemy się przed nimi ukrywać. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jak widzicie, jestem w willi mojej z Emilią. Nie ma jej tutaj, więc nie wiem, gdzie ona jest. Totalnie chciałbym, żeby ona tu już wróciła, żeby już tutaj była, bo urwał mi się totalnie z nią kontakt od momentu, kiedy kiedy ona uciekła z banku, a ja tam zostałem później, ja uciekłem i nie mieliśmy w ogóle ze sobą kontaktu, nie wiem gdzie ona jest. Na samym początku odcinka, koniecznie zostawcie łapkę w górę, załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek superanski, spaliono. Wam nadzieję, że wam się te odcinki podobają, też widzę, że wam się podobają, są fajne wyświetlenia, fajne lajki, więc wam za to mega serdecznie dziękuję. I udało nam się wczoraj wbić 50 tysięcy subskrypcji, więc jesteśmy w połowie do wbicia 100 tysięcy, czyli takiego mojego celu życiowego na tym YouTube. Zawsze chciałem 100 tysięcy, więc mam nadzieję, że w tym roku uda nam się to osiągnąć. Mamy niesamowicie duże przyrosty, więc mam nadzieję, że się to uda osiągnąć. Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj wyruszę w podróż, ukrywając się przed tymi wszystkimi ludźmi, znaczy tymi Dave'em i Palionem, którzy chcą mnie dorwać, bo są gangsterami. Jakby będę szukał Emilki. Emilka! Emilia! Cześć! Co jest? Wróciłaś! Gdzie ty byłaś? Cześć! No jak? Ja nie mogę! Ja uciekłem właśnie z tego banku i nie mogłem cię znaleźć w ogóle, nie było cię w ten, nic totalnie. Ja nie mogę, co się stało? Gdzie ty byłaś w ogóle? No wszędzie, szukałam cię. Szukałaś mnie też. Co ty gadasz? To jest jakiś żarcik w ogóle. Dobra, słuchajcie, teraz robimy cięcie szybkie i wracamy do was. Za jakiś czas zobaczycie dlaczego. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już po live'ie, ponieważ przed chwilą skończyliśmy live'a, którego robiliśmy na kanale u Emilki i na kanale u mnie, tak jak już mówiłem, przez cały ten tydzień robimy streamy wspólne i słuchajcie, za mną jest coś, co muszę wam pokazać, co na tym live'ie zbudowaliśmy, ponieważ to, co przed chwilą nagrywaliśmy, to było z momentu, kiedy byliśmy przed live'em, kiedy się dopiero znaleźliśmy, później był live i teraz wracamy do was z powrotem z tym, co tutaj mamy wam do pokazania, więc uwaga, odwracam się na 3, 2, albo nie, zostawcie lajka, macie 3 sekundy na zostawienie lajka, łapki w górę pod filmem, komu się uda, ten pisze w komentarzu, że mu się udało i ja, uwaga, za 3 sekundy pokazuję, co jest za mną. 3, 2, 1, 0, PUM! Patrzcie, jaki kościół wybudowany mamy tam. Musimy tam dokończyć jeszcze tutaj, jak widzicie, jest taki szafir jakby z przodu, tak samo jak mamy na zamku. I w tym miejscu, tam on jest robiony, zaraz zobaczycie to od środka, jak wygląda. Budowaliśmy to na live'ie, dziękuję wam mega za zasięgi, jakie zrobiliśmy na tym live'ie, ponieważ u Emilki było ponad 7 tysięcy osób na live'ie. 7 tysięcy, prawie 8. To jest tak ogromna liczba. U mnie mieliśmy max, tam chyba było 5500, więc to też jest totalnie wyrąbista liczba w kosmos. I słuchajcie, to jest kościół. Kościół, który zbudowaliśmy, budujemy z Emilką, ponieważ chcemy wziąć ślub w tym Minecrafcie oczywiście. I zbudowaliśmy sobie właśnie taki, budujemy sobie kościół, żeby móc tutaj wziąć ślub. I już was tutaj oprowadzam po nim, jak mniej więcej on wygląda. Zachęcam was do tego, żeby zostawić subskrypcję u mnie na kanale u Emilki, ponieważ... Czemu mnie bijesz? Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie, dlaczego mnie bijesz? Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, naszej subskrypcji i dzwoneczka, żeby być na bieżąco, żebyście wiedzieli o następnych streamach, które są dzisiaj, które są w tym tygodniu codziennie na naszych kanałach. Właśnie z ogarniania ślubu, zbierania pieniędzy na ślub i tak dalej, żebyśmy mogli to zrobić, bo chcemy się pobrać, wiecie o co chodzi. Możecie nam w tym pomóc. Dobra, słuchajcie, tutaj z przodu mamy jakiś ołtarz. Emilka tutaj się zamyśla. Tak. Mamy ołtarz, to by się coś przydało postawić na tym stole, nie wiem. Ale nie da się. Co to jest? Nie da się, nie wiem. No to magmowa ta. Tutaj mamy oczywiście taki stolik dla księdza, tako, żeby sobie tu stał. Możecie dawać propozycje w komentarzach. Możecie w komentarzach dawać propozycje, kto ma być księdzem. Kto ma być księdzem na naszym ślubie, bo nie wiemy, nie umiemy się zdecydować na księdza. Dobra, i słuchajcie, jak widzicie tutaj, na pokaz pokażę, Francuzik napisałem. Francuzik to miał ciasteczkowy potwór, jest to sponsor od Emilki. Robimy na tych streamkach tak, że po prostu sponsorów zapisujemy tutaj na tych ławkach, żeby byli częścią naszego ślubu, jak będziemy już go tutaj robić, więc to jest, myślę, bardzo superancka sprawa, już nie mogę doczekać. Dobra, no i po tej stronie są moi sponsorzy, po tamtej stronie są sponsorzy Milki, tych wszystkich sponsorów, wiadomo, będę tutaj przepisywał, więc możecie to zrobić na live, dać tego sponsora, możecie tego dać już teraz, tam niżej, obok subskrypcji, ale lepiej na live, bo ja to wtedy zobaczę, wiecie, i tak dalej, wyświetlicie się na ekranie, więc na live możecie to zrobić. Dobra, w każdym razie, tutaj to widzicie, tak superancko wygląda, jest jakiś krzyż i tak dalej, to wszystko będzie trzeba jeszcze dopieścić i tak dalej, jakieś witraże, te okna. I w ogóle. Tak, tak, idę na górę. Czekaj, jak ty tam wlazłaś? Sposobem. Sposobem. Sposobem.
Dobrze, dobrze, no to jak sposobem, no to czekaj, wchodzę tu też. Patrzcie, tutaj jest, tu jest właśnie, powstaje taki szafir złoty. Tu jest w ogóle siedzonko dla tego, który gra na pianinku. Ja nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem po 9 latach szkoły muzycznej, więc ja też umiem na pianinku tako se śmigać, tako, tako. Więc ja może kiedyś coś dla was zagram w tym Minecrafcie. Byłoby ciekawe, jakbym zagrał. Tu mam taką, a to nieważne, to pokażę wam kiedy indziej. W każdym razie, no widzicie, tutaj mamy taką właśnie, takie pianinko, na którym możemy sobie tutaj, wiadomo, pograć. Uwaga, nie zagram na nim, bo w Minecrafcie nie potrafię, ale normalnie potrafiłbym. Ja nie wiem, to podoba ci się ten kościół, bo mi tak. W środku tak, z zewnątrz jeszcze będzie dużo poprawek. Z zewnątrz trzeba go dopracować, to prawda, tu te wieże w szczególności, bo tutaj, o kurczę, nie da się wystrzelić na czubek wieży, już tak wysoka jest. A nie, udało mi się, dobra. Jeszcze mi się udało, widzicie, to jest tak wysokie. Jak to dobrze zrobimy, to może być wyższe od zamku nawet, co jest grane. Ale no, moim zdaniem wygląda ten kościół naprawdę mocarnie, naprawdę mocarnie. Tutaj możemy tu od boku zobaczyć sobie te witraże. Szczerze, jak patrzę na te okna witrażowe, to one są takie dosyć małe. No. Zobacz od tej mojej strony, to będzie trzeba chyba poprawić. No. To by się przydało poprawić, bo to tak... Trzeba będzie to powiększyć. Takie strasznie małe są. Ja bym chyba chciał, żeby one były większe, bo to tak... Od środka to wygląda dobrze, ale od zewnątrz wygląda to tak... Tak... Brakuje bardzo. Tak, trzeba było dopracować jakoś. No i kozak, w ogóle, wiesz co potrzebujemy? Potrzebujemy też obrączki. Skąd weźmiemy obrączki? Co nam zrobi za obrączki w tym Minecrafcie? Bo ja nie mam pojęcia totalnie. Ja obrączki to chyba się wybiera, to już sobie wybierają razem chyba małżeństwo, nie? Tak, chyba tak. To nie jest tak, że to się że to facet musi wybrać czy coś, więc... Mhm. Zostałem zwolniony z tej odpowiedzialności, jestem szczęśliwy w takim razie. I superancko, dobra. Słuchaj, no to pokazaliśmy ten kościół, zbudowaliśmy ten kościół, kontynuację tego budowanka i wszystkiego, zmiany i tak dalej, wiadomo, będą na live'ach u nas, więc pamiętajcie, jutro znowu streamki około godziny 24 dzisiaj, znowu stworzymy wydarzenie dotyczące właśnie tamtych live'ów, więc możecie od razu wbić na to wydarzenie, tam kliknąć sobie, włącz powiadomienie, zrobić, dać lajka, żebyście już, wiadomo, byli na tym streamku tak naprawdę częścią z nami. My oczywiście świetnie się tam z wami bawimy i super, tak jest. Superancko jest i robimy wojnę donate. Muszę wygrać. Nagrywam taki odcinek, bo muszę wygrać z Emilią, bo ona póki co więcej ode mnie uzbierała, a to nie może być tak, że kobieta uzbiera więcej na ślub niż facet. To facet musi być tutaj, wiecie, głową ślubu musi tutaj, wiecie, uzbierać więcej, więc pomóżcie mi, bo jak nie, to będę musiał z własnych pieniędzy wyrzucać, a tak to wiecie. Chodź, ej, w ogóle mam do ciebie pytanie, chodź tutaj do tego domku, bo ty tutaj zrobiłaś coś, czego ja nie widziałem i nie mam pojęcia, co to jest. Do naszego domku? Tak. Co dobra, już biegnę. Free Hugo. Co jest grane? Tu jest jakiś żołnierz, tu jest jakiś kurczę z laptopem. Ten też pisze jakieś programy. Ja tu czekam, bo tutaj takie lalki postawiłaś. Pamiętasz? O kurczę, myślałem, że to ty, a to jest oponent. Bardziej mógł pomyśleć, że to Wojtek. Dobra, chodź tutaj. Idę. Patrz, tutaj. Co to ma być? Dlaczego to tutaj tak postawiłaś? To jest kolekcja drogich lalek. Co? To jest kolekcja drogich lalek. A to są twoje lalki? Tak. I ty się bawisz lalkami? Jednak kosztuje 15 milionów. Patrz jak stoi i się patrzy w ogóle. I nic totalnie, tak ose stało, nic nie zrobił. Kosztuje 15 milionów sztabek złota. Czyli... Aha, i taką mamy je tu już przy wejściu, bez drzwi totalnie. Ktoś sobie może podejść, zabrać i to kosztuje więcej. Jednak kosztuje więcej niż cała ta chata. Tak. Okej, dobra. Nie zabierze, bo tutaj widzisz, to są takie specjalne ten, obok, takie te. No. I to są takie czujniki właśnie, które wykrywają. A, jak zabiorę, to zaczyna wyć alarm, tak? Dokładnie, i cię zabierze coś ze Steiger. Ja się boję. Ej, dobra, pokażę to jeszcze raz, bo pokazywaliśmy to na jakimś odcinku, ale pokażę to jeszcze raz, słuchajcie, top donatorzy z tego tygodnia maratonu naszych live'ów wraz z Emilką. Tutaj jest jeden żółwik, mój drugi żółwik jest Emilki, wiadomo, top donator u mnie będzie nazwany, w sensie żółwik będzie nazwany jego imieniem i top donator u Milki będzie nazwany drugi żółwik. To jest taki wyraz naszego uznania dla tych, którzy nam najbardziej w tym pomogą, więc to zachęcam, jeżeli ktoś, jakby wiadomo, ma pieniążki na zbyciu, to można coś tam wysłać i może akurat wy będziecie top donatorami, wiecie o co chodzi, i będziecie mogli tutaj być żółwikami. I oczywiście te żółwiki będą tu fabularnie wykorzystywane w tym domku, ponieważ to są nasze tutaj tako zwierzątka, więc wiadomo o co chodzi, nie? No i co? To chyba wszystko już pokazaliśmy tutaj, co mieliśmy pokazać. Ja jestem ciekaw, jak tam u Wojtka jest na tej chacie. Zwiedzałeś tą chatę kiedyś? Nie, ani razu jeszcze.
Ja nie wiem, to tam może pójdziemy z Wojtkiem kiedyś, bo ja boję się tam wchodzić i włamać, bo boję się, że tam jest jakiś alarm. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijcie na kanał do Emilki, oczywiście link do jej kanału macie w opisie. Widzimy się już w następnym odcinku jutro o godzinie 19:19 i widzimy się na live'ie, tak gdzieś porannym, gdzieś 13, 12. Zobaczycie na wydarzeniu, które dzisiaj stworzymy wieczorem. Musimy zobaczyć na plan, jaki mamy na jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia już jutro. Na razie, pa pa! Pa.